Cześć, dzisiaj mam dla Was 12-minutowy trening brzucha, troszeczkę dłuższy niż zazwyczaj i odrobinkę cięższy niż ostatni, więc jeżeli macie ochotę go przetestować, zapraszam. Pierwsze ćwiczenia to spięcia w desce, czyli łokcie są pod barkiem, łopatki są ściągnięte, głowa jest przedłużeniem tułowia i ustawiając się do deski, czyli jesteśmy w jednej pozycji, miednica jest delikatnie podwinięta, brzuch jest mocno napięty, pośladki są spięte, robimy spięcie, czyli delikatnie podnosimy i pośladki, i dolny odcinek pleców do góry, podwijając jednocześnie jeszcze mocniej miednicę, żeby właśnie górna i dolna część brzucha była jak najbliżej i wracamy. I robimy tak przez 40 sekund. I teraz mamy kręg podparty, kolana są na ziemi, brzuch jest bardzo mocno napięty, łopatki są ściągnięte i na zmianę prostujemy nogi. Żeby tutaj jak najlepiej to ćwiczenie poczuć, musicie skupić się na tym, żeby brzuch był maksymalnie zaangażowany i maksymalnie spięty, więc mocno go spinamy, delikatnie też podwijemy miednicę i pracujemy nogami. I teraz robimy uphold, ale jednak nie przez cały czas, czyli robimy 3 sekundy trzymania i puszczamy. Podwijemy miednicę, unosimy ręce i nogi, głowę również i 3 sekundy i puszczamy. To co jest tutaj ważne, właśnie to podwinięcie miednicy, tak żeby kiedy się podnosicie, żeby odcinek lędźwiowy był na ziemi. Jeżeli nie jesteście w stanie z tego zrobić, to możecie zgiąć troszeczkę nogi i wtedy już powinno być łatwiej. Przytrzymujemy bardzo mocno przez 3 sekundy i puszczamy. Kolejne ćwiczenie robimy na zmianę, czyli najpierw robimy spięcie do lewej nogi, potem do prawej. Leżymy prosto, znowu są wyprostowane ręce, wyprostowane nogi i unosimy cały tułów łącznie z odcinkiem lędźwiowym do góry, dopinamy bardzo mocno i wracamy do leżenia. I tutaj też musicie uważać na odcinek lędźwiowy, żeby brzuch przez cały czas był zaangażowany, żeby był napięty i żeby nie nadwyrężać tej części. Pełne spięcia z ustawieniem nóg w żabę, czyli mamy połączone stopy razem i zaczynamy ruch od ziemi, dotykając rękoma stopy. Pamiętajcie, że kiedy wstajecie, nie chcecie wstać siłą wymachu, tylko właśnie siłą brzucha, dlatego powoli dopinacie brzuch i lepiej, żeby to zrobić wolniej, a dokładniej niż żeby zrobić to szybko. Pamiętajcie też, żeby tutaj nie ciągnąć głowy, tylko wszystko ma iść z brzucha. Praca nóg, czyli robimy kółka na zmianę, raz jedna noga, raz druga. Głowa jest na ziemi, jeżeli chcecie ją podnieść, jak najbardziej możecie, ale ona może leżeć na ziemi. Odcinek lędźwiowy jest oczywiście dociśnięty do ziemi i powoli robimy kółka, kierując nogę na zewnątrz i robimy to na zmianę. Teraz plank hip dips, czyli znowu ustawiamy łokcie pod barkami, łopatki są ściągnięte
i powoli opuszczamy jedno biodro, później drugie biodro, głowa jest oczywiście cały czas przedłużeniem tułowia i teraz pamiętajcie, że kiedy schodzicie, opuszczacie biodro, nie chcecie zejść za nisko, czyli cały czas trzymamy poziom, cały czas trzymamy napięcie w brzuchu i schodząc cały czas chcemy czuć napięcie w mięśniach skośnych brzucha. To ćwiczenie jest super, czyli ustawiamy się w pozycji deski i teraz na łokciach przybliżamy się do kolan i robimy łącznie 4 ruchy, czyli 2 ruchy jedną ręką, 2 ruchy drugą. Brzuch przez cały czas powinien być napięty i kolana powinny być cały czas w powietrzu. Klęk podparty, ściągamy łopatki, brzuch jest napięty, delikatnie podwijamy miednicę i unosimy kolana, czyli zostajemy cały czas w tej pozycji, nie podnosimy tutaj głowy, cały czas brzuch jest napięty i jeżeli jest za ciężko, możecie opuścić kolana na chwilę, a potem zaraz znowu wracamy. Kładziemy się znowu na plecy, głowa jest cały czas na ziemi, odcinek lędziowy również i pracujemy znowu tylko nogami i robimy coś w rodzaju ruchu żaby, czyli stopy są cały czas razem, ale zaczynając ruch kolana są szeroko i później prostujemy nogi tak, żeby i kolana były razem i stopy razem. Im zrobicie to niżej, tym oczywiście będzie ciężej, więc jeżeli nie jesteście w stanie też utrzymać odcinka lędźwiowego na ziemi, to możecie dać nogi troszeczkę wyżej i wyżej je skierować, natomiast jeżeli nie jest to problem, no to oczywiście idziecie jak najniżej. Opieramy się na łokciach i robimy unoszenie nóg na zmianę. Oczywiście łopatki są ściągnięte, brzuch jest napięty i raz jedna noga idzie w dół, raz druga. Głowa jest cały czas przedłużeniem tułowia i oczywiście chcemy nogi dawać jak najniżej, ale nie dotykamy ziemi. Pełne spięcie ze skrętem, czyli unosimy się do góry, ręce mamy cały czas w górze i najpierw robimy skręt w prawo, wracamy i później znowu pełne spięcie i skręt w lewo. I robimy cały czas tak na zmianę. Wcześniej już robiliśmy pełne spięcia, więc tutaj dokładnie robimy to samo. Wstajemy siłą brzucha, a nie żeby się rozpędzić i wstać, więc robimy to wolniej, ale dokładnie. Sticks and stones may break my bone, but your words can't hurt me. No, you just can't hurt me. No, I ain't been right more than I've been wrong, and it still can't hurt me. No, it just can't hurt me. No. Robimy teraz coś w rodzaju przyciągania nóg do klatki, ale ręce są w powietrzu. Cały czas trzymamy mocno napięcie brzucha. Kiedy jedna noga się prostuje, prostujemy też delikatnie tułów
i pracujemy tak na zmianę. I wracamy znowu na ziemię i robimy tak spięcie. Jedna noga idzie w dół, druga noga idzie w dół i puszczamy spięcie. I znowu spięcie, jedna noga w dół, druga noga w dół. Tym sposobem pracujemy i nad górną częścią brzucha, i nad dolną, więc jest to trening, który angażuje wszystko, co się daje, jeżeli chodzi o mięśnie brzucha, i jest to zdecydowanie kompletny zestaw, który przepracuje każdy mięsień. It's easy being petty. Mama used to tell me, gotta use you when you're ready. Cause I ain't working on my own timing. Ain't got no diamonds on me, but I stay shining. Yeah, yeah. They say the world would be a better place if we take out the hate. Stop all the hate right now. Yeah. Let's keep it real, it'd be better if we just subtract the fake. Yeah. So be a light up on my path and a lamp on the... Już przedostatnie ćwiczenie, czyli up rollout, ale bez kółka, więc po prostu chodzimy sobie i robimy 3 kroki rękoma i później wracamy. To, co jest ważne, brzuch jest maksymalnie napięty i delikatnie podwijamy miednicę. Stopy powinny być cały czas na ziemi i kiedy schodzimy w dół, nie zapadamy się pośladkami w dół. One cały czas powinny być napięte, tak samo właśnie jak brzuch. Łopatki powinny być ściągnięte i jeszcze chwilę tak pracujemy. You just can't hurt me. No, you just can't hurt me. No, no, no. Ostatnie ćwiczenie, nie będziemy się musieli w ogóle ruszać, dlatego że robimy V-hold i ustawiamy się właśnie w pozycję V-kę, zginamy nogi, łopatki są ściągnięte, głowa jest przedłużeniem tułowia, proste ręce i przez cały czas trzymamy. I tutaj, jeżeli czujecie odcinek lędźwiowy, pamiętajcie, żeby delikatnie podwinąć miednicę. Jak było? Czujecie brzuch? Mam nadzieję, że tak. Bardzo dziękuję za wspólny trening i widzimy się niedługo. Do zobaczenia. Pa!